Wprawdzie wydane zostały przepisy dla kąpiących się na otwartej wiśle, ale nikt ich nie pilnuje. Ludzie kąpią się bez ubrania tak dzieci już duże, jak i starsi. Odbywa się to mianowicie koło mostu podgórskiego i na dębnikach. Jeszcze tego potrzeba do ogólnego złego, aby publicznie niemoralność była praktykowaną. Nie potrzeba by kryminałów albo przynajmniej nie tyle, gdyby wychowanie było inne. Jeżeli więc są rodzice, którzy nie dbają o wychowanie moralne dzieci, niechby przynajmniej władze, choć w części, starały się temu złemu zapobiec, przez ścisłe wykonanie przepisów. Istnieją one, ale tylko na papierze. W rzeczywistości nikt nie stara się do nich zastosować, bo nie ma nikogo, kto by dopilnował wykonania. Może by więc świetny magistrat był łaskaw wglądnąć w tę sprawę, aby zapobiec takiemu zgorszeniu bo nieraz gromady starszych, a nawet dzieci, stoją na mostach i przyglądają się tak wspaniałemu widowisku. Przepraszam za niezbyt staranne pismo, ale w pośpiechu nie można inaczej. Jedna z nauczycielek.